To jest telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejny gość w naszym studiu. Drodzy Państwo, temat numer jeden dzisiaj to informacja o śmierci Jana Olszewskiego, byłego premiera, działacza opozycyjnego w okresie PRL, ale także osoby, którą wielu wspomina dzisiaj jako krystalicznie czystą, jako taką, która te postawy patriotyczne pielęgnowała w sobie od najmłodszych lat. Były premier, premier świętej pamięci, urodzony w 1930 roku, mało że przeżył II wojnę światową, brał udział w powstaniu warszawskim, to przez całe życie był w zasadzie obrońcą opozycjonistów, potem premierem. Jak te karty historii wspomina dzisiaj nasz kolejny gość, to jest Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Spotkali się panowie po raz pierwszy w latach 80. Tak, w drugiej połowie, ja wówczas byłem korespondentem Pisma Regionu Solidarności i bardzo często odwiedzałem Warszawę i w związku z tym bardzo często wjeżdżałem już, gdzie można na przykład dowiedzieć się o jakichś ważnych procesach politycznych. I taką osobą był Jan Olszewski. Ja wówczas podchodziłem do niego z ogromną nieśmiałością, bo wówczas to on miał bardzo dobrze poznali go Polacy dzięki temu, że odbywał, że te władze PRL, była legenda, prawda? Władze PRL zdecydowały się na to, aby transmitować proces morderców księdza Popiełuszki. Tak. I tam jako oskarżyciele posiłkowi była trójka adwokatów, pan Bednarkiewicz, pan Krzysztof Piesiewicz i pan Jan Olszewski. Mhm. I dlatego to spowodowało, że Jan Olszewski wówczas w tej Warszawie, takiej wspólnej lat 80., był niesłychanie popularną osobą. Taksówkarze odmawiali brania od niego pieniędzy, sklepowe wyciągały pod według legend, najbardziej schowaną kiełbasę podwawelską i mu wciskały. A ponieważ on był dosyć osobą taką niezaradną życiowo, to bardzo go to ujmowało. Potem przyjrzałem mu się przy okrągłym stole, on był przy stoliku dotyczącym praworządności, aczkolwiek dowiedziałem się wtedy, że zrezygnował ze startowania na znak protestu przeciwko temu, że listy obsadzało środowisko związane z lewicą laicką, czyli Jan Lityński, Henryk Wujec i preferowali swoich. Mhm. I wreszcie kolejny etap, Komitet Obywatelskiej Solidarności. Wówczas Adam Michnik chciał powołać coś, co nazywał umownie Polską Partią Solidarności, która byłaby taką bezpartyjnym blokiem wspierania reform Balcerowicza. Mhm. Olszewski już widział, że to jest projekt niesłychanie instrumentalnie traktujący ogromny wysiłek ludzi Komitetów Solidarności. Nie zgodził się, zbliżył się do Porozumienia Centrum, do Jarosława Kaczyńskiego. I w ten sposób w 91 został kandydatem premiera, od początku niechętnie traktowany przez Wałęsę, który chciał mieć postacie, na które ktoś miał haka. No, ale wszystkiego Mieczysław Wachowski nie miał haka, w związku z tym od razu niechętnie patrzył na Olszewskiego i zaczęła się wojna zimna Wałęsy, do której włączyła się Gazeta Wyborcza, która wtedy zaczął się sojusz Gazety Wyborczej z Wałęsą, czyli to, co dzisiaj już jest bardzo widoczne, ale wtedy jeszcze to nie było takie oczywiste, bo Gazeta Wyborcza przez długi okres była z dystansem wobec Wałęsy, ponieważ oni chcieli, żeby prezydent został Mazowiecki, a wygrał Wałęsa. I wtedy zaczęło się coś, co ja dzisiaj z perspektywy czasu widzę jako próbę generalną przemysłu nienawiści, który potem uderzył tak w Lecha Kaczyńskiego. Czyli wobec tego rządu codziennie był, no dzisiaj to znamy, prawda? Jak nie odstrzał dzików, to taśmy Kaczyńskiego, jak taśmy Kaczyńskiego, faktury. To faktura, jak nie faktury, to agent w centrum PiSu. Codziennie coś się, ale wtedy to nagromadzenie złej woli było jeszcze bardziej szokujące. A ponieważ trafiło na osobę no bardzo prostolinijną, bardzo taką niekojarzącą się z polityką jako ostrą łódzką,
No to było coś szokującego. Jak wielu wspomina Olszewskiego jako skromnego, prawda? Takiego tak. cichego I bardziej. Człowieka, który na przykład nie cierpiał jeździć z ochroną, którego, który zresztą w tym swoim ostatnim przemówieniu sejmowym mówił, że kiedy skończy się ten dolegliwy dla mnie okres, kiedy muszę oglądać za szyb limuzyn, nie mogę wyjść na ulicę mojego miasta. Bardzo wyraźne. On bardzo kochał Warszawę. Pamiętam dobrze, jak pisałem książkę My Reakcja, to były wspomnienie o ludzi, którzy pamiętali okres stalinizmu 1944-1956, jak on opowiadał o tym, jak jako młody chłopak wybrał się na Okęcie, gdzie przyleciał z Londynu ówczesny wicepremier Mikołajczyk. Mhm. I opowiadał mi, że proszę pana, ja takie uniesienie ludzi, takie szczęście, taką radość, taką nadzieję, to widziałem dwa razy, wtedy w 1945 roku i paradoksalnie w tym samym miesiącu, ale w 1989, kiedy do Warszawy przybył Jan Paweł II. Tak. Jan Olszewski był premierem do czerwca 92 roku, w nocy z 4 na 5 czerwca. Ta słynna już nocna zmiana, film nakręcony również przez pana. Nie, nie, przepraszam, który... ja zrobiłem dużą część zdjęć do tego razem z Jackiem. Mhm. Natomiast po dwóch latach ten film zmontowali Jacek Kurski i Michał Balcerzak. Ale co śmiało można powiedzieć, że współtworzony przez pana tak, ten film. Tak, to na to mogę się zgodzić. Dobrze, w takim razie takie określenie będzie używane. Współtworzony przez pana film Nocna Zmiana, do dzisiaj odtwarzany, dzisiaj przy okazji śmierci, wspomnienia Jana Olszewskiego także w Telewizji Polskiej. Bo ten film był zupełnie, widzi pani, troszeczkę, tu dochodzimy do sedna tej sprawy. Znaczy, bardzo wiele, bardzo brudnych operacji, które robiono w III RP, przeszło bokiem. Tutaj nastąpił jakiś uśmiech losu, to znaczy tego dnia mieliśmy kamerę od rana do godziny 16, a w godzinie 16 ubłagaliśmy kamerzystów, żeby zostali chociaż do 21. A i tak jeszcze potem mnóstwo ciekawych rzeczy. O 21 powiedzieli, kochani, i tak zostaliśmy jeszcze dłużej, 6 godzin, już padamy i nie mieliśmy serca już im cokolwiek. Chociaż oni czuli, że dzieje się historia. I my w jakiś sposób odegraliśmy rolę wynagrodzenia od losu za te kubły pomyj, które wylewano na Olszewskiego. Jeden z tygodników po obronie tego rządu dał twarz Olszewskiego wykrzywioną takim przyjemnym grymasem i z dużym napisem nienawiść. Aha. To zresztą tu wracamy znowuż, prawda? Domowy dzisiaj, nienawiści. Tak, domowy nienawiści. To wraca. Znaczy ci, którzy ten rząd linczowali, oskarżyli potem ten rząd o to, że jest uosobieniem nienawiści Olszewskiej. Więc dzisiaj pewne rzeczy rozumiemy lepiej, prawda? Dzisiaj potrafimy znaleźć kolejne odniesienia do tego, ale wówczas to byli ludzie, których my pamiętaliśmy jeszcze jako bohaterów Solidarności. I rzeczywiście pamiętam, że wówczas widziałem po Sejmie chodzącego Michała Boniego, który mówi, że zostałem opluty, zostałem obrzucony błotem, to skandal. I pamiętałem Michała Boniego jako bardzo odważnego działacza regionu Solidarność. Który nie ugiąłby się pod byle atakiem. A dopiero potem po latach dowiedziałem się, że nagle sobie od niechcenia Donald Tusk chciał go wciąć w rządu. On powiedział, że rzeczywiście byłem, prawda? Agentem. Wtedy takich postaci było znacznie więcej, które chodzi albo one chodziły, albo ich przyjaciele chodzili, mówili. No właśnie, ale jak to jest możliwe, że agenci zostali, premier odszedł i znowu parafrazujemy do prostu tytułów prasowych. Ale aby uratować się, dokonano wtedy po raz pierwszy zdjęcia anatemy z komunistów. To oni weszli w ten układ, aby bali rząd Olszewskiego. To przecież pierwszy postkomunistycznym premierem nie był ani Cimoszewicz, ani Oleksa, ale Waldemar Pawlak. No to przecież wtedy nastąpiło powrót tych elit. I po obaleniu Olszewskiego elity komunistyczne przedłużyły swoje rządy dokładnie o 13 lat. Czyli do końca kadencji Kwaśniewskiego w 2005 roku.
Jak oceniać zachowanie dzisiaj z perspektywy tego, o czym mówimy, z perspektywy tych wydarzeń historycznych, zachowanie polityków, którzy kiedyś właśnie obalili rząd Jana Olszewskiego, dzisiaj podają się za przyjaciół? Los nie jest dla nich zbyt łaskawy. Jeżeli sobie weźmiemy to nagranie z nocnej zmowy u Wałęsy, to jego uczestnicy powoli odchodzą w niesławie. Donald Tusk? No, Donald Tusk jeszcze jak gdyby trzyma się, ale na przykład no, Gabriel Janowski już w polityce zniknął. Mieczysław Gil, który wówczas był, zniknął. Mieczysław Gil akurat był takim milczącym, ale no, nie zdobył się na odwagę, żeby powiedzieć, panowie, tu się dzieje jakieś świństwo, ja stąd wychodzę. Dalej, no, Stefan Niesiołowski, Leszek Moczulski, prawda? Aleksander Będkowski z PSL-u, który się o nim pamięta. Paweł Łączkowski też siedział, słowem nie powiedział wówczas. Więc no, w ogóle najlepszym przykładem tej klątwy z mowy u Wałęsy jest KPN. Że to było jakieś najbardziej antykomunistyczne ugrupowanie. Ono się straciło duszę w tej nocy i już nie odzyskało dzisiaj. I Leszek Moczulski, Krzysztof Król, a Krzysztof Król jest bardzo aktywny w Komitecie Obrony Demokracji, ma do tego prawo. Ale zakładałem, że jednak w innym kierunku pójdzie. Dzisiaj niektórzy, którzy pamiętają te czasy, czasy komunizmu, w których żyli, mówią tak, trzeba było się dogadywać w pewnych sprawach, takie były czasy, musieliśmy w ten sposób postępować. Jan Olszewski i całe jego życie było tego zaprzeczeniem. Jan Olszewski to jest przykład pokolenia, które przeżyło koszmar, to znaczy, które uczestniczyło w okupacji aktywnie, on był w szarych szeregach i po wojnie wydawało się, że za tą gigantyczną, w powstaniu warszawskim też. Tak, i za tą gigantyczną on uczestniczył w tej części walk krótkich stosunków, które były na Pradze. Niemcy szybko zdusili tam powstanie. I te pokolenie oglądało, przeżyło całą wojnę w nadziei, że ta ogromna ofiara Polaków zostanie wynagrodzona. Okazało się, że nie dość nie została wynagrodzona, to jeszcze przyszedł sowiecki terror, który jego pokolenie wyniszczył. To nie jest przypadek, że Jan Olszewski, jako dziennikarz związany z tygodnikiem Po Prostu, wówczas to było jedyne miejsce, w którym można było coś przeprowadzić, dotrzeć do opinii publicznej, napisał razem z Walerem Namiotkiewiczem i Jerzym Ambroziewiczem tekst na spotkanie ludziom z AK, w którym pierwszy raz postalono, że ci ludzie powinni zostać zrehabilitowani. Że te obrzydliwe plakaty z napisem AK za pluty każą reakcji powinny być symbolem hańby. Więc on pokazał, jak można w koszmarnych czasach zachować się dobrze. Nie zmarnował tych lat. W latach 50. ukończył Wydział Prawa. I od 60, gdzieś 3, 4 roku już uczestniczył w obronach jako obrońca. To pozwoliło mu zrozumieć istotę i zło, jakie wyrządziło łamanie ludzkich charakterów, ale niestety i drugą prawdę, że bardzo często ludzie, którzy byli ofiarami, czyli podpisywali, stawali się sprawcami nieszczęść innych jako aktywni. Jakbyśmy mieli podsumować tę rozmowę i choć będzie to trudne, ale w kilku zdaniach przekazać testament Jana Olszewskiego. Po pierwsze, suwerenność jako wartość nieznająca ceny. Właśnie z tego powodu postawił weto wobec pomysłów Wałęsy, czy to NATO bis, czy to stworzenia na terenie baz byłych sowieckich wspólnych spółek. Po drugie, wrażliwość społeczna, zawsze szanował solidarność, zawsze odrzucał tezę o tym, że można sobie łatwo mówić, że za pewne reformy muszą zapłacić ludzie. Po trzecie, wrażliwość na tradycję ludzi podziemia solidarnościowego. To jego rząd miał zamiar odznaczyć ludzi, którzy często stracili majątek i zdrowie w stanie wojennym. Bardzo wielu ich dopiero Lech Kaczyński podjął tą tradycję. I po czwarte, ogromny szacunek dla tradycji, niepodległości tradycji piłsudczykowskiej, ale i socjalistycznej, którą w Polsce została sierotą, bo środowisko Gazety Wyborczej formalnie tą tradycję szanuje, ale faktycznie niespecjalnie widać, żeby tą tradycję podtrzymywała.
Piotr Semka i podsumowanie, testament z życia Jana Olszewskiego, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Ale Bóg obdarzył go długim życiem, pozostając dwie książki, przerwana tak. premiera i prosto w oczy. Ja myślę, że tą książkę warto, żeby ktoś wydał na nowo. Wspomnienia Ewy Polak-Polkiewicz z Rozmowy Rzekę z premierem Janem Olszewskim. To jest lektura obowiązkowa. Ja tą książkę przeczytałem w ciągu jednej nocy po prostu. Polecam państwu, jeżeli są gdzieś w bibliotekach albo w czytelniach. Polecamy. Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy. Dziękuję raz Dzień jeszcze. Dobry. Drodzy państwo, dziękuję również państwu. Cała Polska dzisiaj rzeczywiście osierocona przez byłego premiera Jana Olszewskiego. Dziękuję za uwagę w tym punkcie naszego programu. Za chwilę wrócimy.